W imieniu gospodarzy witam serdecznie pana Mateusza Morawieckiego, premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Pana ministra Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pana Konrada Szymańskiego, ministra do spraw Unii Europejskiej. Pana ministra Szymona Szynkowskiego-Walsenka, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pana ministra Jana Dziedziczaka, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Jest z nami także pan minister Krzysztof Kubów, sekretarz stanu, szef gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrów. Witamy również pana ministra Piotra Müllera, sekretarza stanu, rzecznika prasowego rządu. Witamy panią Urszulę Doroszewską, ambasador RP na Litwie. Pana Mateusza Matyszkowicza, członka zarządu Telewizji Polskiej. Pana Dariusza Bonisławskiego, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Witamy pana Artura Ludkowskiego, dyrektora Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Witamy panią Magdalenę Tadeusiak-Mikolajczak, dyrektor TVP Polonia anteny matki TVP Wilno. Oraz witamy pana Mirosława Ciunowicza, zastępcę dyrektora TVP Polonia do spraw TVP Wilno. Bardzo proszę o zabranie głosu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni Państwo, na tą pierwszą rocznicę urodzin można życzyć tylko, żeby to była naprawdę pierwsza z bardzo wielu jeszcze przed wami, przed nami przygód i urodzin i świadectw polskości w pięknym Wilnie, na pięknej Litwie. Bo widać, jak się rozwijacie, widać, ile pięknych programów, ile pięknych chwil z wami można przeżywać. I to jednocześnie jest świadectwo tego, jak mocno, jak bardzo nie ma Polski bez Polonii i nie ma Polonii bez Polski. Tutaj w Wilnie, tu na Litwie, ale także nigdzie na świecie. Ilu Polaków jest rozsianych po całym świecie? Tylu, ilu łącznie mieszkańców całej Skandynawii, mniej więcej tak się szacuje. To bardzo bogata spuścizna, wielka historia, która za nami stoi. Dzisiaj mamy możliwość rozwijania tych naszych wspaniałych wartości kultury, historii, tradycji, wiary i niesienia tego w przyszłość. I dlatego raz jeszcze chcę podziękować wszystkim dziennikarzom i twórcom TVP Wilno. Wszystkim Państwu, którzy wierzyliście w to kilka lat temu, uwierzyliście, że warto, bo dzięki Wam dzisiaj głos Polski rozbrzmiewa na całej Litwie. Polska kultura, polski język jest na Litwie coraz szerzej rozpoznawany, jest świadectwem polskości. Polonia Semper Fidelis. To z jednej strony nasze piękne hasło, którym się szczycimy. Ale z drugiej strony nie ma państw na świecie tak dla nas bliskich w całej historii jak Litwa. Dlatego wasza wysunięta placówka komunikacyjna, tak to nazwijmy we współczesnym świecie, dawniej się mówiło inaczej trochę. Wasza wysunięta placówka komunikacyjna jest kluczem do dalszego umacniania przyjaźni polsko-litewskiej. Ja z tej przyjaźni się bardzo, bardzo cieszę. Dzisiejsze nasze dyskusje, rozmowy w ramach konsultacji międzyrządowych tylko to w całej rozciągłości potwierdziły. Ta współpraca między naszymi rządami układa się znakomicie jak nigdy dotąd.
pan premier Saulius Kwernelis powiedział, rozpoczynając nasze konsultacje międzyrządowe, że to pierwsze posiedzenie władz polskich i władz litewskich razem od 230 lat. To też symboliczne. To wspaniały symbol tego, że teraz po latach, kiedy sytuacja geopolityczna z powrotem zaczyna nam sprzyjać, potrafiliśmy znaleźć klucz do wspólnych projektów, rozwiązań, czasami spornych tematów, bo jak przyjaciele siądą do stołu, to zawsze znajdą jakieś rozwiązanie. My pokazujemy, że to jest możliwe na poziomie politycznym, ale państwo pokazujecie w tych trudnych obszarach komunikacji, porozumienia, programów, pokazywania piękna polskiej kultury i piękna litewskiej kultury jednocześnie, że taka przyjaźń właśnie jest nie tylko jak najbardziej możliwa, ale że to jest jedyna droga dla Polski i dla Litwy na kolejne dekady, mam nadzieję, dużo bardziej szczęśliwe kolejne stulecia niż ostatnie trzy, które stulecia, które mamy za nami, bo trzy dekady są w miarę szczęśliwe, ale ostatnie trzy stulecia były fatalne dla Polski i Litwy zarazem. A więc w tym okresie, w którym wchodzimy, jak powiedzieliśmy sobie dzisiaj podczas konsultacji międzyrządowych, w ten moment świętowania Konstytucji 3 maja, bo i Litwa, i Polska przyszły rok będą wspólnie obchodzić w ten sposób, jako 230. rocznicę Konstytucji 3 maja, nasze wielkie wspólne dzieło, arcydzieło, można powiedzieć, zaręczyny dwóch narodów. Tak to było też nazywane. Ja chciałbym raz jeszcze tutaj wszystkim państwu, paniom i panom podziękować za wspaniałą pracę, którą robicie dla cementowania przyjaźni polsko-litewskiej, dla utrwalania wspólnoty interesów, bo razem możemy te nasze interesy realizować lepiej i skuteczniej na forum Unii Europejskiej, także w obliczu tych wielkich wyzwań, którymi dość niespodziewanie się dzisiaj stykamy. Wyzwań za naszą wschodnią, waszą też południowo-wschodnią, południową granicą, a mianowicie na Białoruś. Mamy wielką nadzieję, że te wspólne wysiłki polsko-litewskie i właśnie prawda, którą przekazuje Telewizja Polska i TVP Wilno, przyczynią się również do tego, żeby Białoruś była suwerenna, przede wszystkim wolna i demokratyczna. Niech taka Białoruś wkrótce nastanie, a ja raz jeszcze chciałem podziękować państwu i życzyć kolejnych wielu urodzin tutaj dla Domu Polskiego w Wilnie, za wszystko, co robicie. Niedługo 20-lecie, zdaje się, 20 urodziny, a dla TVP Wilno też wielu lat satysfakcji i w przyjaźni z narodem litewskim. Dziękuję bardzo. Panie premierze, o zabranie głosu proszę teraz pana Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Panie premierze, szanowni państwo, dokładnie rok temu pan premier z prezesem telewizji publicznej w obecności przede wszystkim państwa, dziennikarzy i Polaków mieszkających w Wilnie uruchamiał TVP Wilno. Wiele osób, może niewiele, ale były takie osoby, które wówczas kwestionowały ten projekt, nie wierzyły w to, że może się powieść i a TVP Wilno może się rozwinąć. Dzisiaj świętujemy pierwsze urodziny tego dużego przedsięwzięcia waszej redakcji i myślę, że to jest najlepszy dowód, że TVP Wilno nie tylko może normalnie funkcjonować, ale może się rozwijać i może być kanałem, który przygotowują miejscowi Polacy dla miejscowych Polaków, dla Polaków mieszkających na Litwie. I to też jest taki dowód na to, że warto mieć marzenia, bo przecież wielu spośród was od lat mówiło o tym, że Polacy na Litwie powinni mieć telewizję. Wielu z was zabiegało o to. No i okazało się, że dzięki ciężkiej pracy z jednej strony, a współpracy z drugiej strony udało się to marzenie zrealizować. Chciałbym bardzo przy tym podziękować panu premierowi, Telewizji Polskiej, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, pełnomocnikowi rządu do spraw Polonii, Polakom za granicą. No krótko mówiąc, wszystkim organizacjom i osobom, które przyczyniły się do tego, że TVP Wilno powstało, że TVP Wilno się rozwija.
i również, że ma takie plany jak ten, o którym dzisiaj jeszcze, jak rozumiem, będzie mowa, czyli rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie swoją siedzibę znajdzie redakcja. Bardzo Państwu dziękuję i gratuluję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zapraszam na scenę pana Szymona Szynkowskiego-Welsenka, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Bardzo dziękuję, panie premierze, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo. Rzeczywiście widzieliśmy się tutaj rok temu i wtedy byliśmy pełni nadziei, pełni optymizmu, pełni tak naprawdę takiego niecierpliwego oczekiwania, jak to będzie, jak będzie funkcjonowało TVP Wilno. Ja wtedy pamiętam, że stawiałem tutaj właśnie temu nowemu narzędziu polskiej polityki polonijnej i polskiej dyplomacji publicznej takie cztery cele. To znaczy po pierwsze, żeby mówić o społeczności Polaków mieszkających tutaj na Litwie, dzięki temu kanałowi docierać z tymi informacjami tutaj wzajemnie do siebie, z tym, o tym, co się dzieje tutaj właśnie wśród społeczności polskiej. Po drugie, żeby to było narzędzie, które jest robione przez Polaków, przez polską redakcję stąd, które dzięki temu też sprawia, że no, możemy szkolić młode kadry. Wreszcie po trzecie, chcieliśmy tego, żeby mówić dobrze o Polsce, o tym, co dzieje się dzisiaj w naszym kraju, o współczesności, ale też o polskiej tradycji, o polskiej kulturze, polskiej historii. I wreszcie chcieliśmy też tego, żeby właśnie Polska w ten sposób była znana także tutaj Litwinom, żeby była oglądana, żeby TVP Wilno było oglądane także przez mieszkańców, obywateli Litwy. I te cztery cele udało się zrealizować. Cztery cele, które łączą tak naprawdę politykę polonijną, na którą stawia polski rząd i na którą stawia pan premier Mateusz Morawiecki, z celami dyplomacji publicznej, czyli mówiąc w skrócie, dobrego, rzetelnego informowania o Polsce. To, że udało się to zrobić, to z jednej strony wielkie podziękowanie dla pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana ministra Dworczyka, pana ministra Dziedziczaka i dla szeregu osób, które za tym projektem stoją, ale to też wielkie podziękowanie dla państwa, za państwa pracę, za państwa kreatywność, zaangażowanie. W te urodziny, pierwsze urodziny życzę byle tak dalej i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Pragnę przypomnieć, że spotykamy się na jubileuszu redakcji zamiejscowej Telewizji Polskiej. Dlatego o zabranie głosu proszę teraz pana Mateusza Matyszkowicza, członka zarządu Telewizji Polskiej. Panie premierze, panowie ministrowie, szanowni państwo, kochana redakcja. 17 września 1939 roku to miał być dzień, jeden z etapów końca pewnego świata. To, że się dzisiaj spotykamy w tym gronie, w tym budynku, pod takimi szyldami, świadczy, że to my wygraliśmy. Że spełniło się marzenie wielu szlachetnych osób, choćby wielkiego wilnianina Józefa Mackiewicza, który postrzegał Wileńszczyznę, naszą część Europy, jako mikrokosmos, który podlega szczególnej ochronie, o który należy dbać. I to, że dzisiaj żyjemy tutaj w przyjaźni, że jest Polska Telewizja Wilno, że rozwijamy współpracę z Telewizją Litewską Publiczną, że nasze rządy spotykają się wspólnie po raz pierwszy od rozbiorów. To jest wielkie. I za to wszystko bardzo dziękuję. Dziękujemy. Chciałabym zaprosić bliżej mikrofonu pana ministra Jana Dziedziczaka, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Bardzo dziękuję, szanowny panie premierze, panowie ministrowie, szanowna pani ambasador. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tych pierwszych urodzinach telewizji TVP Wilno. Jesteśmy dumni z państwa, jako przedstawiciele rządu polskiego, za to, co robicie dla Polski. Powinnością Polaka za granicą jest dobre reprezentowanie Polski, jest bycie ambasadorem Polski, jest świadomość tego, że na podstawie kontaktu z państwem inni wyrabiają sobie opinię o tym, jacy są Polacy, jaka jest Polska. I chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować tym z państwa, którzy właśnie wspaniale nasz naród reprezentują tutaj na Wileńszczyźnie, tutaj w miejscu, gdzie mieszkacie od zawsze. Powinnością Polaka jest też dbanie o interesy ojczyzny. Ojczyznę mamy Polskę.
każdy Polak, niezależnie gdzie mieszka, czy mieszka nad Wisłą, czy mieszka gdzieś na świecie, ma matkę Polskę i ją kocha i o nią dba, będąc jednocześnie lojalnym obywatelem kraju, w którym mieszka. I bardzo dziękuję, nawiązując do słów pana premiera Mateusza Morawieckiego, za to działanie, za wspieranie polskiego rządu, choćby w tych ostatnich tygodniach, choćby w walce o demokrację na Białorusi, choćby w walce o to, aby Polskę oddzielała od Rosji niepodległa, demokratyczna Białoruś. To jest bardzo ważne i wiem, że wielu z państwa tutaj na Litwie w tą batalię o wolną, demokratyczną Białoruś w interesie Białorusinów, Polaków i Litwinów się angażowało. I bardzo serdecznie też państwu za to dziękuję. Wreszcie powinnością Polaka jest także przekazanie polskości następnym pokoleniom. Dbanie o to dziedzictwo, które dostaliśmy, ale też o to, żeby to wszystko, co otrzymaliśmy, język, tradycje, kulturę, historię, przekazać następnym pokoleniom. Wiem, jak wielu z państwa jest zaangażowanych w działania edukacyjne, jak wielu z państwa jest zaangażowanych w działania kulturalne. Widzimy to i dziękujemy wam za to. I drodzy państwo, dziś tak naprawdę cieszymy się z wielkiego narzędzia pomocy dla państwa i dla nas Polaków w Polsce. TVP Wilno, medium, coś łącznik między nami a odbiorcami. TVP Wilno informuje o tym, co państwo robicie, nas Polaków. Jesteśmy z was dumni, dzięki temu jeszcze dodatkowo możemy to obserwować. TVP Wilno integruje wokół siebie Polaków, rozwija Polaków, którzy tutaj współpracują z tą stacją. Wreszcie TVP Wilno promuje Polskę wśród Litwinów, wśród których państwo żyjecie i na relacjach, z którymi nam zależy i wobec tych relacji zrobiliśmy dzisiaj zresztą bardzo poważny krok. Dziękujemy Telewizji Polskiej w Wilnie za tak wspaniałe pokazywanie Polski na terenie Litwy, za tak ważne też pokazywanie polskich racji i tego, co nas łączy i też tego, co jeszcze możemy poprawić. Dziękujemy Telewizji Wilno za pomoc w przekazywaniu polskości następnym pokoleniom. TVP Wilno jest ważnym, bardzo ważnym partnerem naszej wspólnej pracy, Polaków z kraju i Polaków na Wileńszczyźnie. Serdecznie dziękuję. Uprzejmie dziękuję, panie ministrze. Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Właśnie tu bije polskie serce. Tu codziennie spotykają się polskie organizacje, polskie środowiska, instytucje. Tu od roku działa TVP Wilno z coraz bogatszą ofertą programową. Nie tylko program chcemy jednak rozbudowywać. W planach jest, jak już wspominałam wcześniej, rozbudowa Domu Kultury Polskiej. W nowym skrzydle będzie miejsce dla wielu polskich instytucji, w tym także dla TVP Wilno. List intencyjny, którego podpisania za chwilę będą państwo świadkami, to pierwszy krok w tym kierunku. Do podpisania tego historycznego dokumentu zapraszam pana ministra Szymona Szynkowskiego-Welsenka, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pana Mateusza Matyszkowicza, członka zarządu Telewizji Polskiej. Zapraszam również pana Dariusza Bonisławskiego, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz pana Artura Ludkowskiego, dyrektora Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Zapraszam. Panom bardzo dziękuję i zapraszam do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Zapraszam do zdjęcia. Zapraszamy również pana premiera oraz ministrów. Tak, do zdjęcia. Bardzo dziękujemy. To był ostatni akcent naszej oficjalnej części spotkania. Bardzo dziękujemy za wizytę premierowi Rzeczypospolitej Polskiej, panu Mateuszowi Morawieckiemu oraz przedstawicielom polskiego rządu. Przed nimi kolejne obowiązki. Ale tę część naszego spotkania zaczynaliśmy tańcem, a chcemy zakończyć ją śpiewem. Na jubileusz nasz zespół przygotował piosenkę, a więc zapraszam posłuchać. Liczy już okrągły rok, sprawa nam przychylna. Odkąd miała pierwszy krok telewizja z Wilna. Z nami miasteczka i wsie modlą się i tańczą. Z nami rzesze śmieją się, oglądając ranczo. Nuda rzadki u nas gość, wyszła bramą tylną. To przygoda, to jest coś, to TVP Wilno. Inną zawsze świeżą wieść, by nie była czerstwa. Zaszczyt ma. Że chcielibyśmy zaprosić pana premiera do wspólnego zdjęcia z naszym zespołem, zespołem TVP Wilno.
Dziękujemy panu premierowi oraz całej delegacji rządowej za to, że byli z nami w tej ważnej chwili. Dziękujemy premierowi i delegacji rządowej, a za chwilę druga część naszego spotkania.